28 października wspominamy błogosławionego Salvatora Damiani Engis Gares, męczennika. Salvator Damian urodził się 27 września 1862 roku w Alcirze w archidiecezji Walencja w Hiszpanii. Następnego dnia został ochrzczony. Pochodził z religijnej rodziny. Z wykształcenia był lekarzem weterynarii. Swój zawód wykonywał bardzo uczciwie. Kontynuując formację zawodową, uzyskał stopień profesora weterynarii. Zawarł związek małżeński i był ojcem 5 dzieci. Wcześniej owdowiał, więc sam się opiekował dziećmi, wychowywał je i troszczył się o ich wykształcenie. Był człowiekiem bardzo religijnym. Formację duchową pogłębiał w Akcji Katolickiej. Z jego inicjatywy w jednym z kościołów w mieście rozpoczęto całonocne adoracje Najświętszego Sakramentu. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo. Znany był z dobroczynności, uczestniczył w różnych akcjach charytatywnych. Ofiarnie pomagał w czasie powodzi oraz chorym, gdy w mieście szalała epidemia. Był ceniony i poważany, ale także prześladowany za swoje przekonania religijne. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii złożył rezygnację z funkcji miejscowego lekarza weterynarii. Została ona przyjęta następnego dnia. Miał wówczas 74 lata. Po kilku dniach, 6 sierpnia 1936 roku, został aresztowany i jeszcze tego samego dnia zwolniony. Córce, która bardzo się o niego bała i martwiła, ukazywał wartość chrześcijańskiego męczeństwa. Ponownie został aresztowany pod koniec października. Umieszczono go w szkole PR-ów. W czasie wojny budynek ten został zamieniony na więzienie. W więzieniu trwał na modlitwie. Wyprowadzono go pod mur cmentarza i oddano do niego strzał. Padł na ziemię, ale jeszcze żył. Doczołgał się do pobliskiego domu. Kiedy milicjanci wrócili na drugi dzień, by go pochować i nie znaleźli go, wszczęli poszukiwania. Został odnaleziony w domu sąsiadującym z cmentarzem i tam został zastrzelony z nienawiści do wiary chrześcijańskiej 28 października 1936 roku. Święty Jan Paweł II beatyfikował go 11 marca 2001 roku wraz z innymi 231 towarzyszami. W homilii we mszy beatyfikacyjnej papież powiedział m.in. Świadectwa, jakie do nas dotarły, mówią o ludziach uczciwych i przykładnych, których męczeństwo stało się pieczęcią życia oddanego pracy, modlitwie i krzewieniu wiary w rodzinach, w parafiach i zgromadzeniach zakonnych. Wielu z nich już za życia cieszyło się w swoich środowiskach opinią świętości. Można powiedzieć, że ich przykładowe postępowanie było jak gdyby przygotowaniem do tego najważniejszego wyznania wiary, jakim jest męczeństwo. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwy błogosławionych męczenników, Salvatora Damiani i jego towarzyszy, którzy za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.